A może Kopciuszek ma rozdwojenie jaźni? Siema, siema, moje dubbingowe friki, to ja, wasz internetowy kolega Karol Gajos i dziś mam dla was coś absolutnie specjalnego. Bardzo często w prywatnych wiadomościach pytacie mnie: Karol, jak ty to robisz? A ja bardzo często po prostu wtedy odpowiadam: bitch, po prostu jestem bajeczny. Tak serio, no to pytacie mnie po prostu bardzo często, jak wygląda produkcja dubbingu od kulis. To jest absolutnie realizacja największych moich marzeń i bardzo chętnie z wami się dzielę, tak żebyście wy też nie tylko wiedzieli, jak to wszystko funkcjonuje, ale także zwiększyli swoje szanse na to, że w przyszłości również zwiążecie się z którąś z tych branż, czy to za sprawą serii Jak dostać się do szkoły filmowej, a także filmu Jak zostać aktorem dubbingowym. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żeby na kanale Popcornerd pojawiało się więcej materiałów, w których opowiadam wam o realiach pracy w branży filmowej, a także branży dubbingowej, no to koniecznie zostawcie pod tym filmem lajka, a także subskrybujcie kanał Popcornerd, żeby ich po prostu nie przegapić. Praca głosem to bardzo szerokie pojęcie, to nie tylko dubbing i lektorka, ale także spektakle radiowe i słuchowiska dla dzieci, które rządzą się swoimi fascynującymi zasadami. I tak się składa, że w jednym z moich ulubionych studiów, czyli w PRL-u, miałem przyjemność realizować making of słuchowiska dla dzieci Grimmania o Kopciuszku i dzięki temu dowiecie się, kto z gwiazd pojawił się przed mikrofonem, jak przebiegają takie nagrania i czym tak naprawdę różnią się od nagrań dubbingu. A ja bym jeszcze raz poprosił wersję taką, żeby ona była taka bezradna, że to się wymyka wszystko spod kontroli. I cały czas płaczę. To kary godne. Ale ja już nie mogę. Musiała jej to podrzucić podczas szarpaniny. No ale żeby oczywiście praca w studiu nagraniowym w ogóle mogła się rozpocząć, należy mieć cokolwiek do nagrania. I niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o dubbingu, czy o słuchowiskach, cały proces rozpoczyna się od piekła kierownika produkcji, ciężkich negocjacji ze zleceniodawcą, budżetowania i tabelek w Excelu. O pracy kierownika produkcji też obiecuję, że wam opowiem, no ale na razie przyjmijmy, że mamy ten etap z głowy i możemy przejść do pierwszego i najważniejszego elementu, bez którego reszta ekipy nie miałaby co robić. Mowa tu rzecz jasna o tekście. Absolutnie uważam, że praca tekściarza bądź dialogisty jest najważniejsza, ponieważ to właśnie od niego i dobrze opracowanego tekstu zależy komfort pracy wszystkich kolejnych osób uczestniczących w tym projekcie. Od kierownika produkcji, po realizatora dźwięku i oczywiście aktorów. Jeśli są na przykład w tekście błędy lub literówki, albo co gorsza, sam tekst nie ma sensu, no to wtedy reżyser musi szyć na bieżąco, a czas w studio wydłuża się, co oczywiście kosztuje wiele pieniędzy, a poza tym zamiast zastanawiać się, jak coś najlepiej zagrać i wykorzystać potencjał tego czasu, który mamy w studio, no to wszyscy tracą czas na tak zwane rzeźbienie w żeby w ogóle dało się tego później słuchać. Na szczęście w przypadku słuchowisk albo pracuje się na już istniejących dziełach, jak chociażby sztuki teatralne lub proza, oczywiście odpowiednio zaadaptowane na potrzeby tego rodzaju medium, które rządzi się swoimi specyficznymi prawami, albo pisze się tekst całkowicie od zera. Tak też zresztą było w tym przypadku, ponieważ autor słuchowiska postanowił sięgnąć po znane wszystkim baśnie i stworzył ich własną wersję. Baśnie braci Grimm od samego dzieciństwa zawsze wydawały mi się najciekawsze. Tam się bardzo dużo dzieje. Tam się są bójki, pojedynki. One są sensacyjno-przygodowe. Jest tam mięso. Przechodzimy przez te wszystkie elementy znanej nam baśni. Jest Kopciuszek, jest zła macocha. No i oczywiście jest książę, jest bal, jest pantofelek. Tylko że opowiadamy o tym takim trochę współcześniejszym językiem. Takim... Tak puszczamy trochę oko do słuchacza. Językowo jest bardzo ciekawa, jest dużo odniesień do współczesności. No i charaktery są takie nieoczywiste. O ja, ale przypał! Przecież twoja matka nie żyje! Przede wszystkim robimy to na wesoło. Na szrekowo, można by było powiedzieć. No, no moje, moje kokony, no masz. Pancia ci zaraz da polędwiczki, no już dobrze. Tak, dobry piesek. Dla młodszych dzieci będzie to po prostu bajka, natomiast dorośli znajdą tam mnóstwo drugiego dna. Jakieś dodatkowe wątki, żeby jednak pomimo znanego zakończenia słuchacz był zaskoczony. Ale akcja, nieźle, siostra. Mam mieć wrażenie, że zostało to napisane niemal a vista.
Natomiast, żeby tak było, trzeba to wszystko bardzo precyzyjnie poskładać. Muszą być punkty zwrotne, muszą postaci mieć jakiś rys psychologiczny, nie mogą być papierowe. Bywa tak, że trzeba coś, kolokwialnie mówiąc, wyrzeźbić na bieżąco, bo okazuje się, że nie wiem, fraza nie gra, czy jakoś ładniej to by można było powiedzieć, czy bardziej potoczyście. Autor przyszedł, więc ten... Cudownie. Ostrożnie, jeśli chodzi o komentarz. Dzień dobry, całuję macochę i pozdrawiam. No. Jezus, jak to zabrzmiało, całuję macochę. Boże. Pełnię funkcję organu doradczego, ale absolutnie w pracę reżysera nieproszony nie ingeruje. A, chodzi ci o Kopciuszka, a nie o Kopciuszka. Ojca. No bo ojciec to spoko, ojciec się zareaguje, ale co z Kopciuszkiem? Zakładając, że tekst jest gotowy, choć oczywiście tak jak w przypadku scenariuszy filmowych w rzeczywistości żaden tekst nie jest w pełni skończony, dopóki nie jest nagrany i po premierze, ponieważ zawsze możemy coś dodać, coś zmienić. No i to jest powiedzmy taka żywa tkanka, na której pracujemy, no ale powiedzmy, że nie wstydzimy się nikomu pokazać tekstów, nie ma kardynalnych byków, które po prostu waliłyby nas po oczach z tej kartki i wtedy właśnie do akcji wkracza reżyser, no a w tym przypadku król polskiego dubbingu Jarosław Boberek, którego możecie kojarzyć z, no nie wiem, absolutnie wszystkiego. No, chwalić Boga! Nareszcie koniec tej mordęgi i poszukiwań. Za stary na to już jestem. Czy przysłać karetę? Praca reżysera rozpoczyna się, gdy zapoznaje się z tekstem i w zależności od projektu, jeśli jest taka potrzeba, no to nanosi swoje uwagi, ale przede wszystkim najważniejszą rzeczą, którą robi na tym etapie, to przygotowuje swoją propozycję obsady. No i w branży filmowej mówi się, że połowa sukcesu to właśnie dobór odpowiednich aktorów. Tak samo zresztą jest i w dubbingu, i w słuchowiskach. I tu, broń Boże, nie chodzi wyłącznie o barwę głosu, która wprawdzie jest ważna, ale nie najważniejsza, ponieważ chodzi przede wszystkim o temperament i wyobraźnię aktorską poszczególnych wykonawców, tak żeby maksymalnie ucieleśniali daną postać. No właśnie w taki sposób, że słyszysz tego aktora i on tam nawet nie musi wiele robić i po prostu naturalnie mu przychodzi to, żeby ta postać brzmiała jak powinna. Choć oczywiście no nie ma nic gorszego niż szufladkowanie aktorów, bo bardzo często ich zakres talentu i umiejętności pozwala im stworzenie bardzo ciekawych kreacji, pod warunkiem oczywiście, że dostaną szansę. Moja postać jest osobą ciepłą, dobrą, ale też zdecydowaną, taką prawdziwą opiekunką nasłaną na ziemię przez siły tajemne. Ja gram macochę, złą macochę, to jestem ja po prostu. Gram Mariolę, starszą siostrę, wredną siostrę Kopciuszka. Moja rola jest bardzo zabawna, aczkolwiek bardzo trudna, bo jest niezbyt lotna. Głosem przypomina troszkę takiego dresa, cały czas żuje gumę. Ja lubię, zresztą mam też taki głos trochę, że wszystkie papugi, jakieś takie właśnie wiedźmy, to ja. Ach, Ryśku, niełatwo mi o tym mówić, wiesz. Od pewnego czasu zauważyłam, że ginie mi biżuteria. To co autor napisał, zyskuje życie, te postaci ożywają. Wspaniale! Miłość nie może czekać! Dosiądź więc mojego rumaka! Pisząc, mniej więcej wyobrażam sobie, jak to będzie zagrane, a bardzo często, najczęściej jest tak, że aktorzy zaskakują. Ja jestem świadomy tego, że oni mnie zaskoczą, że oni to zagrają po swojemu i najczęściej jest to bardzo miłe zaskoczenie, że tak można to zrobić, że tak można to zagrać. Piękne były wysuszone. I takie kruche! Jeżeli aktor pasuje do roli i czuje tekst, no to bardzo często reżyser już w tym momencie może wychillować i dać aktorom śmiało wolną rękę, jedynie nakierowując, jeśli chodzi o emocje lub kontekst wypowiedzi. Oczywiście każdy z reżyserów ma zupełnie inny sposób komunikacji i ja osobiście bardzo lubię, gdy gram daną rolę po raz pierwszy i przed rozpoczęciem nagrań reżyser wprowadza mnie krótko w charakter bohatera, na przykład wyróżniającego cechy, o których powinienem wiedzieć, a także konwencje, w jakiej funkcjonuje świat, w którym się znajdujemy, żebyśmy po prostu wiedzieli, co gramy i jak mamy to grać. Robimy nie po Bożemu, bo mamusia jest drzewem, no więc mamusia jest taka... Mamusia jest tam w ogóle dowcipna. Ale tak. Ma takie... O, zawiało. A, takie coś mi się... No też tak, no zobaczymy. No. Tak, tam jest bardzo dużo miejsca. Twoja mama, kiedy pokochała Ryszarda, nie była zwykłą kobietą. Jestem, Lauro. Podążaj za synogarlicami, pomogą ci. Bardzo konkretny i ma takie uwagi w punkt, to jest bardzo cenne. I od razu tak
razem szukamy czegoś, ale on już wie, czego chce, więc bardzo też sprawnie. No, tyle tekstu to chyba przyswoisz. Dobrze, i tu bym chciał, żebyś powtórzyła, no, pocztowym. Staram się nie przeszkadzać aktorom. Jak trzeba, to podaję pomocną dłoń. I nie bójmy się też, tego ci nie powiedziałem, jakby tak zwanych inwencji własnych. Oczywiście kontrolujmy to trochę, żebyśmy nie wypadli z torów. Nie, no ale mamy autora, dobra. Ale tu możesz sobie tam dodawać, tak, no żebyś, żeby ci to leżało. Dobra. Tak. Zakładając, że nie mamy do czynienia ze słuchowiskiem, które składa się głównie z monologów na 5 stron, no to reżyser czyta i odgrywa także rolę wszystkich innych postaci w danej scenie. I w odróżnieniu od dubbingu oczywiście nie mamy tutaj oryginalnej ścieżki dźwiękowej, ani obrazu, które wytyczałyby kierunek. I taki zabieg pozwala aktorom z jednej strony odnaleźć się w sytuacji, a z drugiej strony tworzy fajną dynamikę, ponieważ mają w trakcie gry na co reagować. I poszczególne kwestie nie są tyle co wypowiedziami, a odpowiedziami, dzięki czemu wypadają naturalniej. Brakuje ci mamy, prawda? Och, Marcelino. Bardzo. A najfajniej to oczywiście jest w ogóle wtedy, i to od razu słychać, kiedy wszyscy aktorzy znajdują się w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, jak chociażby w Teatrze Polskiego Radia. I tak nagrywano też zresztą w oryginale mój absolutnie ukochany serial animowany, czyli Batman The Animated Series, który pod kątem aktorstwa głosowego w oryginale jest absolutnym mistrzostwem. Słuchowiska od dubbingu różnią się jeszcze paroma innymi rzeczami. W dubbingu często mamy ograniczenia typu czas, ktoś już podłożył głos, więc trzeba się jakoś strzelić w tę oryginalną wersję, a tutaj możemy sobie potworzyć, nie goni nas czas. W dubbingu mamy obraz, w słuchowiskach no mamy tylko i wyłącznie dźwięki. Tym dźwiękiem musimy zbudować cały ten świat. Budujemy różne plany dźwiękowe, efektowe. Jeżeli jest scena dialogowa, to aktor, który jest w tej scenie słuchającym, od czasu do czasu sygnalizuje swoją obecność przez jakieś tam onomatopeje, pociągnięcia nosem, pochrząkiwania, potakiwania, no żeby się z tego monolog nie zrobił. No to są normalne prawa i reguły, którymi się rządzi teatr radiowy. W ogóle jest wesoło podczas tych nagrań. Dobra. Mogę z nim. To jest też bardzo przyjemne, jak koleżanki i koledzy aktorzy się dobrze bawią. Dobra. Już śmierć. Ale zła. Co ona robi? Ja tu wywiedzieć. Zaskoczyła! Dobrze. A na koniec jeszcze mam dla was pytanie, ponieważ jestem autentycznie ciekaw. Gdybyście chcieli posłuchać rozmowy z jednym waszym ulubionym aktorem dubbingowym, bądź spotkać takiego aktora dubbingowego, to kto to by był? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Jeżeli chodzi o efekt końcowy słuchowiska, o którym tutaj opowiadam, możecie przekonać się sami, odwiedzając kanał i YouTube Grimmania, ponieważ jest dostępny w całości za darmo. Ale jeżeli interesujecie się dubbingiem, chcecie wiedzieć, jak wygląda praca głosem od kulis, no to mam do was jedną bardzo ważną sprawę, którą chciałbym z wami poruszyć. Otóż, moi drodzy, jak wiecie, bardzo lubię wprowadzać was w świat dubbingu, nagrań głosem, branży filmowej, no ale praca nad takimi materiałami wymaga ode mnie bardzo dużo pracy, bardzo dużo czasu, a także nakładów finansowych, które w całości wyciągam z własnej kieszeni, dlatego będę wam bardzo wdzięczny, jeżeli zdecydujecie się wesprzeć kanał Popcornert na Patronite, ponieważ w ten sposób stwarzacie mi możliwości nie tylko dalszego rozwoju kanału, ale także właśnie realizacji takich większych, ambitniejszych materiałów, które autentycznie wierzę, że mogą wam pomóc. Oczywiście, jeśli nie możecie sobie pozwolić na to finansowo, no to sam fakt, że oglądacie, lajkujecie, komentujecie, jest ogromną pomocą, ponieważ bardzo pomaga w algorytmach. To wszystko na dzisiaj, dzięki serdecznie za oglądanie, ja nazywam się Karol Gajos, jestem nerdem, ale jestem z tego dumny. Do zobaczenia w kinie, pa pa! Byłam małą dziewczynką!